A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Deep Sky Derelicts, wrak D977. Taką wartością jest określany statek Matka, do którego w końcu dotarliśmy. Dosyć duży, mamy od razu zaznaczone wszelkie śluzy, jakie tutaj na nim są. W centrum pewnie znajduje się to, czego szukamy. Nie wiem właściwie, co to tak konkretnie będzie. No zobaczymy. Startujemy sobie od dołu. Ostatnio wykupiłem wszystkie możliwe modyfikacje tam w workshopie. Czyli mamy niezłe bonusy do skanowania i naprawdę dużo energii teraz będzie nas kosztować ruch, właśnie to skanowanie i w ogóle wszystko. Ale zakupiłem też dużo ogniw. Czyli nie powinno być problemu. Mam nadzieję. Zrobimy sobie kroczek, zobaczymy, czy to skanowanie od razu... Tak, od razu jest takie duże, takie pasywne właśnie. Możemy sobie iść. Od razu mamy jakby taki większy zasięg widzenia teraz. No i co, wbijamy się w złom na starcie. Tutaj się akurat wiele nie zmieniło pod tym względem. Ale energia będzie szybko schodzić. Ciekawe, czy coś jeszcze ciekawego znajdziemy. Na tym statku, takiego użytecznego pod nasze postacie. Poziom 10 tego wraku, znaczy wraku, to wygląda na wrak, no bo takie jest, jeżeli chodzi o te wszystkie grafiki, to takie zrujnowane to jest. Statek Matka też jako wrak, uderzenie krytyczne, migawka, no przedmioty też będą takiego wyższego poziomu tutaj, właściwie no, ostatni wrak to takie przedmioty najlepsze powinny tutaj lecieć. No zobaczymy, może coś ciekawego dla naszych postaci jeszcze wyhaczymy. Nie spieszy nam się, chociaż tej energii trochę schodzi teraz, ale... O, już jakieś zagrożenie widziałem. Zaraz zobaczymy, co za przeciwnicy się tu czają. Czy jacyś nowi, czy nie nowi? No tych znamy. Poziomy 10 już tutaj są, no to takie dobre. A tu też 10. Ha. No, zaraz zobaczymy, przez złom na pewno nie przejdą. 12 do umysłu, za mało, żebyśmy to chcieli zmieniać. 12 do umysłu, za mało. No dobra, wchodzimy tu i zaraz będzie pierwsza walka. Słabe wory mięcha jesteśmy, no zobaczymy. Daro, ostatnio się pozbyliśmy u niego, znaczy teraz Witchhaven, ale chciałem powiedzieć, że ostatnio u Daro się pozbyliśmy tego wzmacniacza krytycznego, ale bardzo mocno zwiększyliśmy mu bazę obrażeń tych jego bomb. Także myślę, że będzie nieźle, tak czy siak. Dobra, co my tu robimy? Wzmocnienie elektryczne zostawmy mu. Parowanie to... tutaj nie ma za bardzo tych jego fajnych bazowych kart, tak? Nie ma fabryki nawet. Co to za słaba ręka? Dobrze, że my możemy tutaj namieszać jeszcze wcześniej. Dobra, fabryka oczywiście. Jakie pancerze tu mają na tych 10 poziomach? Zaraz musimy zobaczyć. Pewnie jakieś absurdalne już do zbijania. Wzmocnienie ogłuszenia. Skopiujmy sobie może ciężką bombę jednak. Tak troszeczkę inaczej. No, zostawię to. Może, wiesz, to jest takie, no... Szansa na zakłócenie broni w następnej turze. To jest takie smutne. No zobaczymy. Ale też szansa na krytyka jakaś dochodzi. Karty ataku wyłącznie, nie można się wzmacniać później. Strzał w słaby punkt, nie. Wzmocnienie ogłuszenia, przeciążenia. Dobra. Na początek wzmocnienie ogłuszenia. I ciężka bomba. Aha, miałem sprawdzić pancerze. No to sprawdzimy na podstawie tego ostatniego. Bo już teraz pozbijałem. Ostatni... 3 pancerza, nie tak dużo, aczkolwiek poziom 9 tutaj, poziom 10, został mu jeden pancerz plus 4, czyli miał 5 bazowo, tak? Bo chyba o 4 tam zbijałem, czy jak to było. Nieważne, w każdym razie wzmocnienie ogłuszenia dalej, no ale tutaj już są bardzo odporni, walki się przedłużają. Będzie ciekawie. Śmiertelne wygenerowane, ekstra. Nie ma dodatkowego ruchu, nie szkodzi. No tutaj już szkodzi, że nie ma wzmocnienia, czy nie wzmocnienia, tylko zawieszenia broni. No tu nie ma co.
Nieunikniona klęska raczej się tu nie przyda. Chociaż, mała szansa. Szyfrowanie umysłu, starożytna mowa. Na pewno musimy dobrać zawieszenie broni. Zapewnienie, nie. Chociaż nie, będziemy szyfrować. Za dużo ich tu jest. Szyfrowanie, 3 szyfrowania starczą. Powinny starczyć. Zawieszenie broni. I tak pewnie wykorzystam z jedno, jak znam życie. Podczas tej bitwy. Zastanawiam się, czy 3 starczą, tak? Okej. Dobra, fabryka. Na spokojnie. I... myślę, że wchodzimy z serią. Tak ładnie ustawieni. Tego środkowego zaatakujemy. Tak jest. Ładnie poszło. I sobie skopiujemy. Ciężkich bomb ma dużo. Mogłem znowu zostawić to jedno. Dobra, nieważne. 3 ruchy. Na spokojnie. Ciężka bomba. Ciężka bomba. Jakiś krytyk. I zapodajmy to. Zobaczymy, jak to zadziała. To jest karta broni. Czy będę mógł teraz jeszcze jeden ruch? Teraz to się nie przekonam. Ale mógłbym jeszcze jednej bomby użyć. Dobra. Tylko po prostu w następnej turze byłaby niby szansa na to, że nie moglibyśmy z tych kart korzystać, nie? Wszystko trybi. Obrażenia 14%, wzmocnienie ogłuszenia. Wypatrujemy czegoś interesującego na statku matce. Ale jazda! 16 obrażeń z rękawicy. Dobra. Coś tu jeszcze jest. Kryształaki. 3. Pod granaty. Dobra, muszę być troszkę bardziej uważny. Migawka. Granat pulsujący. To niepotrzebne. Troszkę bardziej uważny, czyli zostawiać sobie do skopiowania jeszcze na wszelki wypadek jedno wzmocnienie. Jednak bomby tutaj sobie kopiujemy, ale później jeszcze. Nie korzystać z 2 wzmacniaczy ogłuszenia, jeżeli by nam doszły, a pewnie dojdą. Dobra, zostawmy to. I teraz wzmocnienie ogłuszenia tylko jedno. Może najpierw po prostu zwykła ciężka bomba, żeby zmniejszyć pancerze najpierw. Odparcie zabójczych trafień. A ile mają procent? Odporność na zabójcze uderzenie 82%. 82%. 74%. Ciężko. I teraz wzmocnienie ogłuszenia. Odporność na ogłuszenie też tam jakąś absurdalną pewnie mają. 80%, 80%, 80%. To na to nie mamy co liczyć za bardzo. Ale na krytyki jak najbardziej. Dobra. Wzmocnienie ogłuszenia zostawmy sobie. Spróbujmy ten optymizator zapodać, chociaż ja wiem. Chyba lepiej w następnej turze by go było zapodać po fabryce, nie? Dajmy zwykłą ciężką bombę. Chociaż w następnej turze te wzmocnienia ogłuszenia niby mamy robić. To w następnej turze to i to. Teraz jeszcze damy to. Może w taki sposób. I tak oni możliwe, że nie dożyją do następnej tury. Jeszcze ruch. Świetnie. To w takim razie wzmocnienie przeciążenia. Daro czasami przegina. Na potrzeby serii powinien czasami... Wiecie, tam jednak mniej tych krytyków sobie wygenerować, mniej ruchów dostawać, tak żeby było większe napięcie tutaj. Tak mówię, typowo pod serię. Powinien czasami mniej przeginać, z tymi obrażeniami masakrującymi. Uderzenie krytyczne. No!
43 broni, tam obrażenia, to zaraz zobaczymy. Znaczy nie sądzę, żeby to było lepsze, aczkolwiek... Znaczy jest problem znowu, bo... Znaczy nie, to w sumie nie jest problem, bo Daro nie potrzebuje tak bardzo inicjatywy jak Witchhaven. Moment. Znaczy tu są te obrażenia 14%, ale to nic. Bo 43 broni wygląda naprawdę nieźle. Poza tym jedna karta tylko jest. Zobaczmy. Ciężka bomba. 28. A, 26. Nie. To tak fajnie nie działa. No nie. Szkoda, bo ten krytyk jeszcze by doszedł, ale... Ta baza o 2 punkty spada. Nie, chyba nie. Zostawiamy tak jak jest. Złom. Dla Witchhavena to nie możemy tego dać, no bo... bo wtedy Daro byłby przed Witchhavenem, no i fabryka już by nie była taka... taka zoptymalizowana, jak jest obecnie. No to przeszukujemy dalej. Tutaj zobaczmy. Nie chcemy. No ale wielki statek. Myślicie, że wyrobimy się w 3 odcinkach? No chyba się wyrobimy. Znaczy zależy jak to... Czy to będzie wielkie zagęszczenie tych pól dochodzenia, czy może niekoniecznie? Aha, już tam coś było. Też zależnie od tego, ile tu będzie tych walk. Czy to jakieś w ogóle questy będą na statku matce? Ciekawe. No, w sumie to nie spojrzałem, co tu idzie, ale dobra, nic groźnego, nic, co by nam na przykład karty opluło. A zostawię to wzmocnienie elektryczności na tego dużego. Wzmacniacz broni. No, wzmacniacz broni może też zostawię. Dobra, zagram tak troszeczkę nietypowo. Zrobimy tak. Fabryka. Z nadzieją, że procek da mu dodatkowe ruchy, będziemy mieli pole do popisu później. A jeżeli chodzi o Daro, to bombę jednak kopiujemy teraz. Wzmocnienie ogłuszenia zostaje. To nie. To nie. To nie. To nie. To. No niech będzie. Dobra, to jednak jedziemy z tymi ogłuszeniami chyba. Nie, na razie zwykły atak bombą jednak. Bo nie mamy 2 ogłuszeń nawet na ręce. Jeszcze raz bomba. Już nie wiem, co ja będę kopiował później. No dobra. Zbijamy pancerzyki po prostu. O, nie ma zawieszenia broni. Nieunikniona klęska jest. To nie, to nie. Zróbmy tak. Jedno szyfrowanie wystarczy. No tutaj jednak... Nieunikniona klęska na tego gościa. Żeby granaty Daro też miały gwarancję trafienia krytycznego w niego. Bo tych to już tam dobijemy bez problemu, chyba że jakieś dziwne barykady będą robić. Co to w ogóle jest? Aha, to jest to, co blokuje 3 ataki. To dużo. Ale to nic. Nie mamy... A, nie, dostał 2 ruchów. I nie dostał fabryki jeszcze jednej. W takim wypadku... Wykryj słabe punkty. Nie atakujemy ich. Nie atakujemy ich. Nie pali się. Mogłem zostawić mu w sumie ruch.
No spokojnie. Szyfrowanie. To ich nie wytrąci z tego stanu, że nie mogą korzystać z kart broni. Także tutaj na spokojnie. Nic się nie dzieje. Podchodzimy do tego taktycznie. No, chyba, że jakieś inne rzeczy będą robić. Co to jest? Kpina, ta? Kpina plus blokowanie. Fajne kombo zrobił. No dobra. Nie szkodzi. Jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy czas. Dobra, zakończ. Mhm. Zakończ. Szyfrowanie umysłu. Mhm. Temu zostało 5 zdrowia, ta? Cały czas ma te tarcze, ale a ta kpina mu zeszła? Nie, kpina, dwie tury. Ale dobra, są dwa ruchy. Są dwa ruchy tutaj. Myślę, że zrobimy tak. Zdejmiemy mu... Chociaż nie, 3 uderzenia blokuje. Kurde, to jest problematyczne teraz. No widzicie? Trochę da im się tutaj pora do popisu i już różne rzeczy mogą odwalić. On ma jeszcze dużo pancerza. Ta seria to raczej nie jest uważana za serię ataków, żeby to zablokował. Aczkolwiek uderzenia to nie jest czasami tylko do walki wręcz. Może wiecie co? Sprawdźmy to. Po prostu. Granat pulsujący. Czy mu to zdejmiemy? No nie, robi blok. Po prostu robi blok. Jeszcze 2 uderzenia może zablokować. Tak to działa. Okej. Okej, niech tak będzie. To jest jako drugi zablokowany, tak? A nie, zablokował 2 naraz, a to jednak ta seria by chyba zadziałała tu. Dobra, spokojnie. Nawet jeżeli on miałby ruch, nic strasznego się nie dzieje, zwłaszcza, że procek może dobierze zawieszenie broni. Pancerz zmniejszony. Możemy zarzucić to. Mhm. Damy jakieś wzmocnienie ogłuszenia. Zarzucimy granatem tutaj. Ciężka bomba. Już teraz. Dobra. Kolejny ruch. Wzmocnienie przeciążenia. Nie, dobra, spróbujmy. O nie, wzmocnienie ogłuszenia będzie dobre. Ciężka bomba. Dalej. A, odporny jest bardzo. Kolejny ruch. No dobra, spróbujmy. Optymizator jednak. Dobra, walnijmy z tego. Jest bardzo potężny krytyk. Super, weszło jeszcze jakiś ruch tu ma. Dobra, pojedynczy strzał. No tutaj już bez krytyka, ale to nic. Pokonany. No, myślę, że fajnie wyszło, ale tu już mieli pole do popisu. Ciekawe kombo zarzucił, ale te seryjne strzały to jednak każdy pocisk chyba zbija mu tarczę. Ja myślałem, że to będzie traktowane jako jeden atak. A to w takim razie warto o tym wiedzieć. Weź wszystko. Ale mamy zasięg teraz tego skanowania, taki ten pasywny fajny, nie? No dobrze jest. Co tu chodzi? Aha, skałołaki, ale tylko 2. Próbują się do mnie dostać. No dostaliśmy... No ustaw to jako złom. Dostaliśmy ogniwo. A sobie je kliknę od razu. Dobra. No możliwe, że teraz na mnie wejdą. Jak tutaj będę chciał oczyścić, tak. To niepotrzebne. Nie ma fabryki! Jak to? No dobra. Trochę tak inaczej.
Tutaj wyszło, wykryj słabe punkty na tego lepszego. No, takie rzeczy. Nie ma co kopiować, bo nie ma opcji kopiowania. No dobra, po prostu w takim razie trzeba będzie rzucać granatami. Albo osłabić może. A, no tutaj, no tu się może coś zacząć chrzanić. Celowany strzał. Pojedynczy nie. Musimy dobrać granaty. Nie będzie pewnie dwóch ruchów, no bo skąd, jak nie ma fabryki, ha? No to już mi się podoba. O dziwo mi się już to podoba. Dobra. Dobra, pomalutku. Wykryj słabe punkty. Procek. Mam nadzieję, że Procek będzie miał to zawieszenie broni. Ma zawieszenie broni, jest ok. Szyfrowanie umysłu, nieunikniona klęska. Ale tylko jedno tu będzie. Dobra, rzućmy to. Zobaczymy, oni i tak pewnie coś mogą odwalić, ta? Już jakieś ujednolicenie. Ciekawe, co to jest. O, ten nic nie zrobił. Uderzenie krytyczne sobie zwiększył. No to takie niezbyt sympatyczne. Dobra, jest fabryka. Zobacz, o, mamy dwa ruchy. No. Parowanie. Czy nie mają jeszcze pancerzy zbitych, więc tak trochę słabo. Wręcz. Oni atakują wręcz w ogóle? O, wszyscy wrogowie otrzymali szansę na nietrafienie. Ale nie było coś takiego. Czekujcie. A może to im zarzucić? Przez dwie tury? Ej, zarzućmy im to. Technologia, może jakieś technologie i medyczne tu mają takie dziwne rzeczy. No to są umysłowe karty. Te są chyba technologiczną, tu widzę. Ja wiem. Dobra, spróbujemy. No tu nawet jakieś obrażenia weszły. I teraz fabryka. Odzyskiwanie, no i Daro. Daro teraz jednak ciężka bomba do skopiowania. I trzy ruchy, dobra. Mają te osłabienia zarzucone, więc jest nieźle. Wzmocnienie ogłuszenia od razu zapodam. Teraz trzeba by im pancerze zmniejszać. O, ciężka bomba. 119. Optymizator. Wzmocnienie ogłuszenia jeszcze raz. No jak im zmniejszyliśmy te odporności, to ładnie tu będzie wchodzić. Tak, jest jeszcze dwa ruchy. Wszystko trybi. Optymizator niech będzie. Łopań. Jeszcze miał ruch. To oko gdzieś mu tam wyszło. No dobrze. 18 obrażeń, tak? No, muszę zobaczyć dokładnie jeszcze tę jego broń. Tak jeszcze raz. Szturmowa broń. Podwójne strzały to nie bardzo. Przeszukiwanie. Broń Witchavena. Aha, 16-15. Procent. Myślicie, że tu jakaś baza by się mogła zwiększyć dzięki tej bazie obrażeń od broni? Czekajcie, stłumiony i ostrzał seryjny. Może ta baza jakoś tutaj faktycznie dobrze zadziała? Zobaczymy. Na podstawie tych naszych seryjnych jest 6-10. 6-10. No nie zmieniło się. A tu jeszcze ten pancerz zmniejszamy. Pancerz zmniejszamy. Pojedynczy i stłumiony. Stłumiony i seryjny. No to akurat mniejsza z tym. A na podstawie 32... 32... No się nie zmienia. Dobra, to ja bym to dał.
Niech ten pancerz jeszcze, może się to czasami przyda, jakbyśmy mieli go zbijać. Dobra, no to ma nową broń. Idziemy dalej. Nie wiem, czy ja w ogóle skanowania będę teraz robić, jak mamy takie... te pasywne skanowania. Aha, tutaj nie przejdziemy w ogóle. Dobra, no to od razu zobaczę. To jest do walki wręcz. Jakieś ogniwo wpadło. Mogę od razu sobie kliknąć. Bierzemy wszystko. Podoba wam się skanowanie pasywne? No jednak tak szybko ta energia nie schodzi. Oho, coś tam jest. No tacy czyściciele, no nic groźnego. Tu chciałem iść, ale chyba wszystko jedno, gdzie ja tu pójdę. No zróbmy skanowanie tutaj, ok? Zobaczymy nasz nowy zasięg skanowania z wykupieniem bonusów, tak? Ile to będzie kosztować energii? 54, no. A, tu blokada. A, tu blokada do centrum. No można się było domyślić, nie? Prepersi. No dobra, pójdziemy tutaj. Może trzeba będzie... Chociaż ciekawe. Może kilka blokad jest i trzeba, wiecie, w różnych punktach statku odblokować kolejne blokady jakby. Tak, żeby się tutaj szybko nie wbić, nie? Mogli tak zrobić. No dobra, idziemy. No, tam więcej tego chodzi. Dwie fabryki. Super. Odzyskiwanie na fabrykę? Naprawdę? Nieźle. No ten optymizator się okazuje całkiem niezły nawet, nie? Wzmocnienie ogłuszenia. Tutaj. Na razie słabo, ale to nic. Dobra, troszkę pancerzy już zdjęliśmy. Nie, tutaj nie zaryzykuję. Dobra. Jest zawieszenie broni. No tu będziemy szyfrować ostro. Tak myślę. Szyfrowanie i zawieszenie broni robimy. Oni chyba żadnych innych takich zdolności nie mają, chyba że się leczą, tarcze regenerują, o właśnie, jakieś takie ładowanie, czy natychmiastowe, czy rozłożone w czasie, ale... Aha, no chyba że jakieś ładowania szoku jeszcze, no to okej. Zostawiają sobie ruchy. A, dwa ruchy ma, no to fabryka może być. Jakbym dał dwie fabryki, ej. No sprawdźmy tak, tak, tylko żeby sprawdzić. To się kumuluje. Zwłaszcza, że mu doszła jeszcze. Maksymalnie dwie karty do skopiowania. Ej, to się kumuluje, nie? A może ja miałem cały czas dwie, bo daliśmy tam ten drugi punkt, ale nie, to po prostu chodziło o to, że nam się, że wskazujemy jedną i dostajemy jeszcze jedną, jakby skopiowaną. Ej, to się chyba skumulowało. Ma trzy ruchy, ale to może, że możliwe, że od procka dostał. Energetyk i fabryka. Nie, tu jest plus jeden. To się akurat nie skumulowało z fabryką. No ale to warto było sprawdzić. Wzmocnienie ogłuszenia. Okej, skopiuję to sobie.
Dobra, została trójka. Wzmocnienie ogłuszenia. Krytyki wchodzą, jakby ktoś pytał. Jeszcze dwa ruchy. Wzmocnienie ogłuszenia. Śmiertelne weszło. No to... No chyba wzmocnienie przeciążenia. I wycelowany strzał. Poszło. Śmiertelne. ...22%, dwie karty. Nie, dwie karty, nie, 16. Zabójcze 4% i krytyczne. Dwie karty. No, zaraz zobaczę, ale dwie karty to już mi się nie podoba u niego. Tu jest jeszcze przebicie, premia 28. Zabójcze 4%, tu jest 3%. Nie, nie ma co kombinować. Trochę ta szansa na krytyka kusi, nie? Może byśmy jeszcze częściej załączali te krytyczne. Premia do obrażeń krytycznych by spadła. Nie, dobra, niech zostanie. A tutaj co się kręci jeszcze? Eksterminator? Da fuk? Co to w ogóle jest? Koruptor? Idziemy do nich? Ej, tu jest w sumie ślepy zaułek, tak? A idziemy, dobra, to chyba nam nie ucieknie. To się odbijemy od tego miejsca w takim razie zapewne. Tak, tu jest ślepy zaułek. I zaraz pójdziemy do tego eksterminatora. Zobaczymy, co on robi. No, to jest nowy przeciwnik. On tu idzie w ogóle? Tak, on tu idzie! No to przecież... Jakieś pułapki tu są... Gdzie on jest? Na promieniowanie? O, to on? Tak, jest tam. Na promieniowanie. Dobra, olać na promieniowanie. Idziemy na niego. Te szpikulce powstały, aby niszczyć takich jak ty. No chyba nie. Dobra, mamy nowego przeciwnika. Zaraz go sobie obejrzymy. O, karty do zastąpienia. Eksterminator. Poziom 10. Pancerza za wiele nie ma, bo w ogóle jakiś taki bardzo żywotny nie jest. Umysłowe ma aspekty. A my, procek zapewnia 60%, tak, procent odporności na ataki umysłowe skierowane w naszą drużynę. Miejmy nadzieję, że to zadziała, jeżeli go dopuścimy do ruchu. Odporność na ogłuszenie, na obrażenia, na zabójcze 50%. Może zaraz wejdzie jakiś zabójczy i się skończy, nie? Krytyka, uniki, unik podczas walki wręcz. A jeszcze tu był taki koruptor jakiś. Koruptor, odporność na zabójcze, na ogłuszenie. No zobaczymy. Fabryka. Zobaczymy, czy w ogóle będą mieli okazję coś zrobić. Ciężka bomba do skopiowania. To niech zostanie. Wzmocnienie ogłuszenia może być. Mamy trójkę wrogów, idealnie pod bomby. Odzyskaliśmy tam jeszcze. Jak tu weszły krytyki? No dobrze. No to w takim razie jeszcze raz wzmocnienie ogłuszenia. Przecież oni w ogóle nie dojdą do głosu. Krytyki wchodzą, no wchodzą. I Daro ma dodatkowy ruch, no. No co ja mam wam na to powiedzieć? Tu jeszcze zwiększymy szansę na krytyki. Jeszcze ma dodatkowy ruch. No to naprawdę potężny eksterminator nam się trafił. Nie powiem.
Może coś fajnego by mogli zrobić, nie wiem. Ale nie było takiej okazji. Hmm, 20% do obrażeń. Osłona tymczasowa. Czyli tutaj ślepy zaułek. A tu co to? Prepersi. Idziemy na nich. Dobra, tutaj po staremu. Rączki precz. Ciężka bomba, kopiujemy. I jedziemy z nimi. Krytyki wchodzą. Jeden ruch. Zobaczymy, czy to idzie drugi. Krytyk jeden. Doszedł ruch. No zaryzykujmy optymizator. Ciężka bomba. Dwa krytyki. Dwa ruchy, tak? No dobrze. No to tu. Trzy krytyki. No i jakąś bombą sobie jeszcze rzucę. Dwa krytyki. Tu taka sytuacja właśnie. Zawieszenie broni. No i co? Chyba szyfrowanie, no bo co? Czternastka, czternastka, czternastka. Witchhaven, jeden ruch tylko. Fabryka? Nie, wchodzimy chyba w nich. Tu wzmocnienie ognia. Szkoda, że ten środkowy jest najsłabszy. No ale musimy tym rozpryskiem próbować zahaczać tych bocznych też. No tak średnio to wyszło. Został jeden. Wzmocnienie przeciążenia. Damy radę? Wycelowany? Damy radę. Wydajność energetyczna, ta 42 umysłu. Dużo, co? Zabójcze 6%. No fajne, wydaje się. No takie sprzęty tutaj dostajemy. Plecak się pomalutku zapełnia. No, 25. A nie, to jest to główne, to nie jest wzmacniacz. Ale 42. To obezwładnienie i tak nie działa na mnie. No, nasze efekty umysłowe. Dobra, zobaczmy, może będzie przełamanie. 18, 14. 18, 14 cały czas. No, ale dobra, zostawię to. Skoro i tak nam nic nie daje, to obezwładnienie w praktyce. Czy tak mi się wydaje? A zobaczmy jeszcze udaro. Przebicia. Na przebiciu mi tak bardzo nie zależy. A jeżeli jest okazja podnieść zabójcze o 3% i premię do obrażeń krytycznych, to to zrobimy, nie? Co tu za karta? Wycelowany strzał. No to zmieniamy w tym momencie. Zabójcze mamy 17%. Razy 3 pociski z granatów, tam jeszcze z fabryki, kilka razy zapodajemy. Myślę, że jest fajnie. To musi zostać, ta precyzja. No to się też super trafiło, nie? Takie bez kart. Bardzo fajne. Co tu mamy?
O, będą jakieś dziwne rzeczy. No dobra, zobaczmy. Wyczuwam coś, tak. A czym ty na ciemną materię jesteś? A, zbieracz. Na pewno cechuje cię niezłomność, skoro udało ci się zajść tak daleko. Twarda z ciebie sztuka, co? Powiedzmy, że walczysz z przeciwnikiem. Wolisz wspierać swoich żołnierzy, osobiście prowadzić atak, czy zmanipulować myśli przeciwnika. Co wolisz? A to cię to obchodzi? Procek, no taki umysłowy jest, ale jednocześnie jest przywódcą. Czy to mu jest istotne? Po tym, że walczysz z przeciwnikiem. Wolisz wspierać swoich żołnierzy, osobiście poprowadzić atak, czy zmanipulować myśli przeciwnika. Kurde. To ma jakieś wielkie znaczenie, myślicie, w tej gierce teraz? No powiedzmy, że nie pierwsze. No bo wspierać to ja, no nie wiem, zakładam, że wspierać nie osobiście, tak? Skoro inna opcja jest, że osobiście można poprowadzić atak, czyli co, wspierać ich słowem i wysłać do walki? To powiedzmy, że to pierwsze olejemy, czy zmanipulować myśli przeciwnika, osobiście poprowadzić atak. Dać przykład. O kurde, a jak dam przykład i będę musiał na przykład sam z kimś walczyć, to Procek może mieć problem, bo nie jest jakiś ten... Dobra, weźmy zmanipulować wroga. Tak sądziłem, kwestie mentalne masz pod kontrolą. Muszę przesłać twoją wiadomość do wielkiego szefa. Było miło, zbieraczu. A może to było ważne dla porównywania jakoś odpowiedzi i jego zdolności, że umysłowe i to wtedy jakoś lepiej przejdzie? No nie wiem, o co chodzi za bardzo, no ale dobra, to pewnie będzie miało jakiś wpływ. Aha, no i tutaj coś więcej widzimy teraz. No dobra. Wiecie co, weźmy sobie, może troszkę porozkładajmy jednak tego. Pewnie będę do bazy wracał, ale nie za szybko. Tego nie potrzebujemy. No szkoda, że nie ma jakiejś takiej szybkiej opcji usuwania tych śmieci, nie? Może w dodatku jest? Dodali coś takiego? Czy nie? Dobra. No to chodźmy tutaj. Energii dużo dostaliśmy. Weź wszystko. I teraz tak, tutaj nie możemy skanować, a to pasywne skanowanie działa w takim ograniczonym zakresie, widzicie? Tak jakby błyśnie troszeczkę, coś tam. Jak jesteśmy na takim obszarze. Czyli pasywka też ograniczona. No to tu na dół chyba będziemy się teraz wbijać, nie? Zobaczymy. A tutaj jakby taki ślepy zaułek, jak to? Ej, to... Ej, ślepy zaułek, to jednak ten statek może być mniejszy niż tam się wydaje. Znaczy niż mi się wydaje, bo nie wiem jak tam wam, ale... Ale wiecie co? Ale bo tutaj... To dlatego tutaj nie było tej śluzy zaznaczonej, a poza tym we wszystkich odnogach te śluzy są zaznaczone, czyli jednak będzie duży, jeżeli w każdą odnogę można sobie wejść. Dobra. Może tak, chodźmy tu. Aha, coś tu idzie. Śmierciołak. O, coś nowego. Zobaczmy. Coś tam jeszcze. Jakie fajne. Coś tam siedzi w środku. Mam nadzieję, że nie zajmiemy jego miejsca. W oddali coś słabo błyszczy. Zaczynasz czuć morowienie w głowie i nim się orientujesz, pojawia się przed tobą przerażająca parapsychiczna istota. Dobrze jest.
A taka pojedyncza, więc... Więc, znaczy tak, pancerzyka nie ma. No to zobaczymy, co to za istota. Może tak, najpierw ją sobie podejrzę. Śmierciołak, jaki tam... Dobra, może zaraz. Najpierw Daro jeszcze, niech sobie bombę tutaj. Ja wiem, czy na niego bombę. To jest pojedyncza istota, to pancerz i tak zdejmiemy naszymi bombami, które tu mamy. Znaczy chyba, może sprawdźmy, ile to ma pancerza. 6, dobrze jest. A poza tym? Poza tym odporność na zabójcze, 100% na ogłuszeniu. No w sumie to ciężko stwierdzić, co to może zrobić. Wzmocnienie ogłuszenia skopiujmy. Może to zapodać, jaki to ma pancerz, tu wiadomo. Odporność na obrażenia 46%. Dobra, zostawimy to. Dwa ruchy. Dobra, dajmy to. Zwiększymy obrażenia już teraz sobie. Może on ma odporność na jakieś efekty kontroli umysłu, ale by były jaja. Tutaj, bo ja takie plany tutaj robię. Nie, szyfrowanie nie. To może? To na pewno. Czy tak, na pewno zawieszenie broni. Czy to działa na niego? No działa tutaj. Chyba, że może stanowić opór troszeczkę później. No spróbujmy jednak tę nieuniknioną klęskę. Coś pewnie będzie kombinował. Nie. Dwa ruchy mamy. Wykryj słabe punkty już działa, więc tego nie dołożymy. Okej, na siebie. No dobra, jedziemy go. Zobaczymy. Zmniejszamy mu pancerz naszymi bombami. 92 krytyk. No to jest właśnie efekt zmniejszenia absorpcji, nie? Jeszcze bardziej zmniejszymy pancerz. A może z niego coś wyjdzie? Na przykład to, co siedzi w środku. Wzmocnienie ogłuszenia. Jak tam jego pancerzyk? Minus 3, czyli już możemy właściwie... Chociaż nie, jeszcze ciężka bomba, może dostaniemy dodatkowe ruchy. 101 krytyk. Próbujemy, bo wiecie, jak korzystam z tych bomb, to mam szansę na dodatkowy ruch, więc będę rzucał bombami do skutku. No zresztą wszystko jedno. No co, wyjdzie coś z niego? Nie. Słaby. Ale zostawia cząstki morfa, jakby co. Jakby ktoś jeszcze potrzebował na tym etapie. Co tu jest? Preppers. Nekrostrażnik. Dobra, zobaczymy, kto w nas wejdzie. Czy wszyscy naraz? Nie. Protokół. No, są dwie fabryczki. Daro, ciężka bomba. A to trochę kusi teraz, żeby z tego korzystać, nie? Wcześniej, skoro nie możemy i tak bardzo szybko skończyć walki. Może ja będę z tego korzystać? Zostawię to sobie. Zrobię tak.
Najpierw wzmocniacz broni. Na siebie. O, i teraz sobie rzucę granatem takim po wzmocnieniu jeszcze, czyli wzmocnienie ogłuszenia. Łopa, nieśmiertelne zostało wygenerowane. Dobra, pancerzyki już mają tam zmniejszane. Nie mamy naszej ważnej karty. Będzie trzeba na nią polować. Upolowana. Okej. Zadymiony ekran. Nie regulujcie odbiorników. No, a my i tak trafiamy za każdym razem, nie? No i teraz dar ogólnie będzie wzmocniony. Dajmy mu fabrykę jeszcze. Czemu by nie? Ciężkich bomb ma dużo. Możemy wzmocnić, znaczy skopiować sobie to. No i jedziemy teraz w nich. Ze wzmocnionymi obrażeniami. Ciężka bomba. Tak jest. Krytyczne, śmiertelne. Tu wszystko wchodzi jak w masło. Dokładnie. No i tutaj... Okej, szyfrowanko. I pozamiatane. O, tam jeszcze ogłuszony był. Odporność niewielka jak na ten etap. 15 umysłu za mało. Dodatkowa akcja. I? No i tu jeszcze mamy przeciwnika. Wejdzie na mnie, wszedł. No to fabryka. Trzech przeciwników pod bombę. No to bomba do skopiowania. A może... Nie, to Witchhaven może to rzuci. No, zostawię to. Wzmocnienie ogłuszenia, przeciążenia, to niech będzie. Dobra, zrobimy tak. Zacznę znowu od tego. Wzmacniacz broni. Dobrze. I zdejmujemy pancerzyki. Tak jest, trzy krytyki weszły. I dodatkowy ruch, tak? No niech będzie ten optymizator. Miejmy nadzieję, że nie będzie kary w następnej turze. Ciężka bomba. Cyk. Dobra, jeszcze jeden ruch. No to ciężka bomba. I krytyki wchodzą. A myślałem, że jeszcze jeden dostał. Okej, jest zawieszenie. Nieunikniona klęska też jest. No to wiadomo. To Witchhaven za chwilę wchodzi z salwą. Szkoda, że nie ma dwóch ruchów, to byśmy jeszcze to zarzucili. A tak, wzmocnienie ognia. Ach, weszło ładnie. Załatwił go. Ile on tam miał? W sumie 150 punktów do przebicia? Masakra. Medycyna.
Parafianie. Tu jeszcze możemy przeszukać sobie. Okay. Pułapka gdzieś w pobliżu. Jak wygląda sytuacja z ekwipunkiem? Mamy jeszcze trochę miejsca. Aha, blisko. Pułapka, bardzo blisko. Dobra, spróbujmy bronią. Udało się 100 punktów doświadczenia tutaj. Czyli po prostu poziom statku razy 10. Tak było od samego początku. Co tu jest? Kryształaki. Cyk. No to niepotrzebne. No, trochę nam zejdzie na tym statku. Taki duży jest. Wykryj słabe punkty. Co ma tutaj? Bomba. Gdzie jest moja bomba? Tu. To zostawimy. Optymizator niech będzie. Okej. I pancerze zdjęte, ładnie tutaj krytyk wszedł. Okay. O, gdzie jest zawieszenie broni? Jest. No tutaj to, ja wiem. No to 195 chyba. Ta nieunikniona klęska. Myślę, że Witchaven już może ostro atakować, chyba że coś tutaj wykombinują znowu. Aha, już jakaś czujność, co to robi? Zareaguj na atak wręcz atakiem dystansowym. A, to luźk. I znowu nie ma dodatkowego ruchu, tak? Dobra, tego. Krytyki, jak one tu weszły. Dobrze. Jeden ruch. Wzmocnienie ogłuszenia. I bomba. I no 106. Strasznie wytrzymały jest. Odporność na obrażenia 43%. No dobra. Zawieszenie broni. Ta gwarancja krytyków tu działa cały czas, tak? Fabryka. Dobra, wchodzimy w niego. Ostro. Tego nie chcemy. Unik, skupienie. No, to wygląda całkiem nieźle. Zobaczmy, porównajmy sobie. 54, no na pewno lepsze niż to, co ma Procek przykładowo. Też tylko jedna karta. Więc to możemy na pewno wziąć. Tarcze 71. Witchaven 14 uników. No, 56, 62. Zostawię mu tak. Na Baro ma to swoje fajne, nie? Dobra. Aha, tu przecież trzeba iść. Się zagapiłem, nie przejdziemy na ukos. Nie szkodzi. Z energią nie ma problemów. Odcinek trzeba by kończyć, co? Kto to w ogóle? Ja. Koruptor, znowu z tym takim nowym. Czy sam koruptor też jest nowy? Dobra, zostawmy to.
jak oni w ogóle wyglądają. Dobra, ciężka bomba skopiowana. Zostawię sobie wycelowany strzał, to nie. No dobra. Myślę, że standardowo tym razem, skoro jest trójka i idealnie pod te bomby, to musimy ich osłabiać. Może jakieś śmiertelne gdzieś tu wejdzie, coś. Trzeba próbować. Wzmocnienie ogłuszenia dalej. No nie weszło śmiertelne. Zawieszenie broni mamy. Ale weszło ogłuszenie na tego środkowego, to fajnie. Szyfrowanie umysłu, zapewnienie, starożytna mowa, dobra, wszystko tu ładnie jest. No, będziemy strzelać w tego środkowego, czyli nieuniknioną klęskę mogę mu zarzucić. Potworne skażenie, da fuk. Spojrzenie śmierci. Przeładowanie, plaga. Ta plaga to się nie wbija chyba w zdrowie od razu, mam nadzieję. Jeden ruch. Coś Procek ostatnio nie dodaje im tych ruchów. No dobra, nie ma fabryki. Wjeżdżamy z serią. Ło! Ostro. Jeszcze skupienie tam działa. Dobra. Optymizator. I ciężka bomba. Cyk! Ładnie. Ładnie. No to w takim razie, ja wiem, wycelowany. Krytyk wkroczy za 128. Nie. 20 obrażeń. I przeszukiwanie. No, 20 obrażeń ładnie, ale już nawet tak bardzo ładnie. Ale zabójcze trafienie, nie no, to musi zostać. Chociaż mają dużo odporności na te zabójcze trafienia, ale jednak zostawię. Jednak to zostawię, zwłaszcza, że tu aż 3 karty. Nie. Dobra, myślę, że zakończymy tutaj sobie odcinek. Ja poza odcinkiem rozłożę te sprzęty na energię, żeby was nie zanudzać. Zrobię troszkę porządku w plecaku. I w następnym odcinku zmierzamy do śluzy. Może się ogarniemy w bazie, zobaczymy. Tyle się udało zrobić. No to trochę jeszcze zejdzie. Trzymajcie się, na razie.